Sponsorem dzisiejszego odcinka jest iparts.pl, części samochodowe numer 1. Koniecznie zostańcie do końca, ponieważ mam dla was małą niespodziankę. A teraz przechodzimy do materiału. Ford F150. Fordy serii F to samochody osobowo-dostawcze typu pickup, klasy aut największych produkowanych przez amerykańską markę Ford od 1947 roku. Od 2014 roku produkowana jest 13 generacja modelu. Ford F150 był rewolucyjny. Dlaczego? Pikapy to alternatywa dla traktorów. Amerykańscy farmerzy chętnie z nich korzystają szybko przemieszczając się po swoich ranczach. Ford 150 nie był pierwszym pikapem na świecie, ale pierwszym pojazdem tego typu, który nie był traktowany tylko jako ciężarówka do pracy i choć faktycznie model ten, Powstał z myślą o farmerach, szybko przestał być wykorzystywany jedynie do przewożenia ładunków i wjechał do miast i na salony, stając się ikoną amerykańskiej motoryzacji. Był to początek pick-upów takich, jakie znamy dziś. Chrysler 300. Rodzina samochodów osobowych klasy średniej, wyższej produkowanych przez firmę Chrysler w latach 1955-1965. Modele dostępne były wyłącznie jako dwudrzwiowe coupé oraz dwudrzwiowe kabriolety. Do napędu używano benzynowych silników V8. Samochód jest wyjątkowy, gdyż to pierwszy muscle car. Czym jest muscle car? Jest to samochód o wyjątkowo wysokich osiągach z silnikami o dużej pojemności produkowanymi pomiędzy 1964 a 1976. Skupianie się na osiągach pomiędzy głównymi amerykańskimi producentami samochodów po II wojnie światowej zostało na nowo zaplanowane przez serię samochodów Chrysler 300 właśnie w 1955 roku. Mogą być one potraktowane jako protoplaści muscle cara, pomimo bycia bardziej luksusowymi, drogimi, ekskluzywnymi i większymi. Inni wytwórcy wkrótce zaoferowali wyższe osiągi w swoich modelach o standardowych rozmiarach, jednakże Chrysler pozostaje ważnym elementem historii. Ford Mustang. Jeśli już jesteśmy w temacie maselkarów, to oczywiście trzeba wspomnieć o Fordzie Mustangu. Jest to samochód osobowy typu Pony Car, klasy średniej, produkowany przez amerykańską markę Ford od 1964 roku. Od 2014 roku produkowana jest szósta generacja modelu. Na początku lat 60. XX wieku jedynym samochodem sportowym produkowanym w Stanach Zjednoczonych był Chevrolet Corvette. Jego wysoka cena odstraszała potencjalnych klientów o niskich i średnich dochodach. Tutaj do akcji wkroczył Ford. Ich samochód miał być kierowany głównie do ludzi młodych, więc było potrzebne coś, co symbolizuje wolność i nieskrępowanie, a jednocześnie siłę. Symbolem takim stał się Mustang, dziki koni z prerii Ameryki Północnej. Samochód stał się legendą, która nie tylko podbiła serce miłośników motoryzacji, ale także odegrała istotną rolę w wielu teledyskach, grach komputerowych, a zwłaszcza filmach. Volkswagen typu pierwszego, czyli Garbus, kompaktowy samochód osobowy produkowany przez niemiecką markę w latach 1938-2003. Garbus był najdłużej i najliczniej produkowanym modelem samochodu w historii motoryzacji. W roku 1933 Adolf Hitler nakazał Ferdinandowi Porsche zaprojektowanie pojazdu o nazwie Volkswagen, czyli z niemieckiego samochód dla ludu. Samochód miał przewozić dwójkę dorosłych plus trójkę dzieci z prędkościami rzędu 100 km na godzinę. Volkswagen miał być dostępny dla mieszkańców Trzeciej Rzeszy poprzez program oszczędnościowy. Garbus to prawdziwy pionier samochodów niskobudżetowych dla każdego. Volkswagen Golf – Samochód osobowy klasy kompaktowej produkowany przez niemiecką markę od 1974 roku. Od 2019 roku produkowana jest ósma generacja modelu. Geneza powstania modelu Golf sięga końca lat 60., kiedy to zarząd firmy podjął decyzję o budowie małego samochodu kompaktowego posiadającego przedni napęd oraz silnik umieszczony z przodu. Jest to, można powiedzieć, współczesna wersja Garbusa. Owy Garbus był przestarzały pod kątem technicznym i niezbyt bezpieczny. Golf miał być nowym samochodem dla ludu, zaś trzecia generacja golfa z silnikiem 1.9 TDI dała początek nowoczesnym samochodom z silnikiem napędzanym ropą. To pierwszy model, który naprawdę dobrze łączył ekonomię z dynamiką. Volvo Amazon Samochód osobowy szwedzkiej marki Volvo wprowadzony na rynek w 1957 roku. Była to limuzyna dla średnio zamożnej rodziny. Model Amazon, określany później jako Seria 120, produkowano w różnych wersjach do roku 1970. Choć samochód nie jest tak popularny jak te wymienione wcześniej, to miał ogromny wpływ na współczesną motoryzację. Czemu? To właśnie w Amazonie po raz pierwszy zastosowano trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówki przednich foteli oraz łamaną kolumnę kierownicy. Te rozwiązania są dziś oczywistym standardem, ale to właśnie auto z 1957 je zapoczątkowało. Audi Quattro. Model sportowego samochodu osobowego produkowanego przez firmę Audi w latach 1980-1991, który święcił wiele triumfów na trasach rajdowych auto, które odmieniło oblicze rajdów samochodowych i rozpoczęło erę popularyzacji napędu na cztery koła w samochodach osobowych. Jako ciekawostkę dodam, że w trakcie swojego debiutu na rajdowych mistrzostwach świata, pierwszy odcinek Quattro ukończyło na pozycji lidera z przewagą, uwaga, ponad 6 minut. Oczywiście czynnikiem decydującym była obecność napędu na cztery koła. Toyota RAV4 Samochód osobowy typu SUV, produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny od 1994 roku. Była to pierwsza kompaktowa terenówka. W praktyce jest to model, który zapoczątkował lawinowy wzrost zainteresowania SUVami, od których dziś aż roi się na drogach. Toyota Prius. Samochód osobowy klasy kompaktowej o napędzie hybrydowym produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny od 1997 roku. Od 2015 roku produkowana jest czwarta generacja pojazdu. Auto jest przełomowe, ponieważ to właśnie w nim, jako pierwszym modelu produkowanym na masową skalę, zastosowano napęd hybrydowy. Co istotne, pierwszą generację tego modelu wprowadzono na rynek już w 1995 roku, a więc jeszcze zanim świadomość ekologiczna na dobre zaczęła kształtować trendy motoryzacyjne. Tesla Roadster Samochód sportowy o napędzie elektrycznym produkowany przez amerykańską markę Tesla Motors. Według producenta pojazd jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km na godzinę w czasie poniżej 4 sekund, a jego prędkość maksymalna wynosi 210 km na godzinę. Na w pełni naładowanych bateriach zasięg samochodu wynosi 394 km. 6 lutego 2018 roku egzemplarz samochodu Tesla Roadster został wystrzelony jako ładunek rakiety na orbitę około słoneczną. Stał się tym samym czwartym pojazdem samochodowym w przestrzeni kosmicznej. Proszę Państwa, przyszłość jest dziś. Sponsorem tego odcinka był iParts.pl, sklep z częściami samochodowymi numer 1. Znajdziecie tutaj części samochodowe do swojego auta, ponad 2 miliony części w jednym miejscu. Jeśli macie wątpliwości, czy dana część będzie pasować do waszego auta, to możecie zadzwonić na infolinię i specjaliści dobiorą odpowiednie części. Mam również dla was rabat, specjalnie dla światowej dyszki. Kod rabatowy znajdziecie w opisie. Trzymajcie się, cześć.